Jarosław Kaczyński podjął stanowczą decyzję w kontrowersyjnej sprawie posła, który usłyszał zarzuty związane z korupcją. Prezes PiS zdecydował się zawiesić polityka w prawach członka partii. Sprawa parlamentarzysty budzi naprawdę ogromne emocje. Jarosław Kaczyński podjął specjalne kroki w sprawie posła, który miał przekazać 1500 złotych inspektorowi w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Krzysztofowi L. w zamian za wydanie prawa jazdy kategorii A i C. Polityk miał być jedną z osób korzystających z nielegalnych usług gangu handlującego uprawnieniami na prowadzenie pojazdów. Mężczyzna, któremu działacz zapłacił za dokument, usłyszał już ponad 170 zarzutów, a cała sprawa jest szokująco rozległa i skomplikowana. Poseł ma poważne problemy z prawem. Warto zaznaczyć, że działacz wkrótce odpowie najpewniej za swoje czyny. Najpewniej złamał bowiem także przepisy, wprowadzając w błąd zastępcę kierownika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a także poświadczając nieprawdę w prawie jazdy oraz decyzji administracyjnej. Piotr został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie informujemy ich treści oraz liczby. Więcej informacji będziemy mogli podać po zakończeniu postępowania, co powinno nastąpić w kwietniu, powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie, Piotr Marko. Jarosław Kaczyński zawiesił posła w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie zamierzał jednak czekać z podjęciem formalnej decyzji w sprawie pozycji posła kolejnego miesiąca. O stanowczych krokach prezesa Prawa i Sprawiedliwości poinformowała za pośrednictwem Twittera rzeczniczka partii, Beata Mazurek. Decyzją prezesa PiS J. Kaczyńskiego poseł Piotr Olszówka został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy wymiaru sprawiedliwości, poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych bliska współpracowniczka szefa obozu władzy,